Olicja, w czym mogę pomóc? To może zabrzmieć dziwnie, jednak na moim podwórku jest jakiś facet. On kręci się w kółko. Proszę mi podać adres. 1617, Quirlin, Pinella Pass. Już wysyłamy do pana radiowóz, jednak to może trochę potrwać. Czy jest pan sam w domu? Tak, jestem sam. Proszę się upewnić, czy wszystkie drzwi i okna ma pan pozamykane. Proszę pozostać na linii. Jestem pewien, że wejście drzwi ma zamknięte, ale muszę sprawdzić tylne. Zaraz wracam. Bardzo dziękuję panu za pomoc. Wiem, że to co mówisz mi absurdalnie i dziwnie, ale naprawdę mam nadzieję, że... Halo? Halo? Jest pan tam? On... On dalej tam jest. Tylko... Stoi na głowie. Jest całkowicie nieruchomy. Patrzy prosto na mnie. Stoi na rękach i uśmiecha się tylko i nie rusza. On... Proszę pana, jak to stoi na rękach? Nie mam pojęcia, jak on... No tak, wgapia się we mnie, stoi na rękach z ogromnym uśmiechem na ustach i jest zupełnie nieruchomy. Co do cholery? Proszę, niech ktoś przyjedzie. Teraz! Proszę zachować spokój. Właśnie kontaktowałem się z patrolem. Są już w drodze. Jego zęby są tak duże. Co do cholery? Proszę, pomóżcie mi. Proszę pana, proszę się uspokoić. Proszę mieć go w zasięgu wzroku i jednocześnie upewnić się, że tylne drzwi są zamknięte. Musimy się upewnić, czy wszystkie wejścia są zabezpieczone. Czy ma pan możliwość rozmawiać ze mną i jednocześnie ponownie sprawdzić, czy tylne drzwi są zamknięte? Tak, dobrze. Właśnie idę. Staram się mieć z nim kontakt wzrokowy. Mam rękę na klamce. Tak, są zamknięte. Muszę jeszcze sprawdzić zasuwkę. Stracę z nim kontakt na kilka sekund. Dobrze, pomoc jest już w drodze. Proszę pozostać na linii, wszystko będzie dobrze. Jest pan tam? Halo, słyszy mnie pan? On... Jego twarz jest zaraz za szybą. Proszę mówić głośniej, co się dzieje? Odwróciłem wzrok na kilka sekund, a teraz... Jego twarz jest przyklejona do szyby. Ma olbrzymie zęby i ciągle się uśmiecha. Jego oczy... Oczy są bezbarwne. Błagam, pomóżcie mi. Dlaczego on nie może sobie pójść? Proszę natychmiast iść do najbliższego pokoju i zamknąć się od środka. Czy ma pan piwnicę albo sypialnię, w której można się zamknąć? On nie przestaje się gapić. On chce mnie skrzywdzić. Proszę mnie posłuchać. Proszę zamknąć się w jakimś bezpiecznym pomieszczeniu, dopóki nie dojedzie patrol. Słyszy mnie pan? Ja... Tak, tak, słyszę. Zamknę się w sypialni. Jest pan pewien, że nie ma nikogo innego w domu, tak? Tak, jestem sam. Chwila! On się rusza! Kręci głową, mówi, że nie... On nas słyszy. Mówi, że nie jestem sam. Proszę pana? Halo? Halo? Halo, słyszy mnie pan? Ta wiadomość jest bardzo pilna, więc od razu przejdę do rzeczy. Pociągnąłem kilka sznurków w moim departamencie, żeby zdobyć kopię raportu z zeszłotygodniowej interwencji w Pinella Pass. Musiałem być bardzo ostrożny, by nie zwrócić na siebie uwagi i utrzymać dane oficerów w tajemnicy. Śledztwo jest w toku, jednak ciągle dzieją się tajemnicze i dziwne rzeczy. Zresztą zaraz sami się przekonacie. Policja i media robią wszystko, by szczegóły zajścia nie ujrzały światła dziennego. Tak długo, jak to tylko możliwe. Jednak mimo to wyczuwalny jest niepokój wśród mieszkańców miasta. Jeśli mój szef dowiedziałby się, że wynoszę informacje i opisuję je w internecie, wyrzuciłby mnie z roboty. Oficjalne stanowisko policji w tej sprawie zostanie podane do wiadomości publicznej jutro. Brzmi ono mniej więcej tak. Departament Policji w Ashland zaleca, by bezwzględnie zabezpieczyć wszystkie domy i zakłady mieszczące się w okolicach do 5 mil od 1617 Quarry Lane, Pinella Pass.
i wyposażyć wszystkie okna i drzwi w systemy alarmowe i antywłamaniowe. Od dzisiaj wprowadzamy godzinę policyjną obowiązującą wszystkich obywateli Ashland. Każda osoba napotkana na ulicy po zachodzie słońca zostanie zatrzymana i przesłuchana w charakterze podejrzanego o działalność w sekcie. Ustawione zostaną także blokady policyjne wzdłuż granicy północno-wschodniej części Ashland. Osoby niepowołane, nieposiadające odpowiednich dokumentów, nie będą miały wstępu na ten teren miasta. Każda osoba próbująca przedostać się przez blokadę zostanie obezwładniona bez ostrzeżenia. Funkcjonariusze są upoważnieni do bezwzględnego użycia siły wobec każdego, kto złamie przepisy. Od postanowienia nie ma żadnych wyjątków. A tu jest zredagowana transkrypcja z aktualnego raportu sporządzonego przez oficera, który przyjechał na miejsce zbrodni. Naprawdę nie wiem, jak mojemu przyjacielowi udało się to zdobyć. Naprawdę nie chcę nawet tego wiedzieć. Początek raportu. Funkcjonariusz podszedł do posiadłości na 1617 Pinella Pass o godzinie 4:37, 9 lutego 2015 roku, w związku z doniesieniem na numer alarmowy 911 o podejrzanym osobniku, który wtargnął na teren prywatny. Funkcjonariusz od razu zanotował brak świateł wewnątrz domu oraz brak odpowiedzi na pukanie do drzwi. Funkcjonariusz zauważył serię nieregularnych śladów stóp i dłoni na śniegu, prowadzących do okna obok frontowych drzwi. Podczas oględzin tyłu w domu oficer zaobserwował ponownie parę śladów prowadzących do brzegu posesji, około 20 metrów od domu, prosto do budynku. Ślady były usytuowane w dużych odległościach od siebie, co świadczy o tym, że osobnik ma umiejętność pokonywania dużych odległości przy stosunkowo małej ilości stawianych kroków. Następnie policjant zauważył serię znaków, uznane jako ślady rąk i nóg, które prowadziły dokładnie po ścianie domu, aż do okna dachowego na trzecim piętrze. Odnotował również, że okno zostało wybite do środka budynku. W obrębie paru metrów nie znaleziono żadnej drabiny czy kabli, dzięki którym można było się wspiąć na taką wysokość. Notatka autora. Na kopii raportu, który dostałem, sierżant naszego departamentu zakreślił ten akapit oraz zapisał na marginesie: co do cholery. Dochodzenie i weryfikacja potrzebna natychmiast. Po ukończeniu oględzin oraz stwierdzeniu braku możliwości wejścia do budynku bez odpowiedniego nakazu, funkcjonariusz postanowił wrócić samochodem na komendę. 4:43. Gdy kontaktował się z centralą, by zdać raport z wezwania, stwierdził, że zauważył kilka trupio-bladych, roześmianych twarzy, które pojawiły się w każdym oknie, a każde z nich zdawało się być jednocześnie rozbawione i zaciekawione jego osobą. Koniec raportu. Tak jak powiedziałem, godzina policyjna i informacja o wyznaczeniu odpowiednich stref bezpieczeństwa zostanie ogłoszona jutro. Ale muszę ostrzec, kogo się da, dużo wcześniej. Jeśli dobrze wiem, to wszystkie szczegóły dotyczące śledztwa zostały utajnione, gdyż cały incydent zawiera bardzo dużo niejasności i otacza je aura tajemnicy. Notatka autora. Kiedy przesyłałem te informacje, mój kumpel, który jest dyspozytorem w centrali ratowniczej, dał mi znać, że funkcjonariusz, który był na miejscu, zaginął. Na pewno jutro o tym przeczytacie w gazecie. Albo usłyszycie w telewizji, jeśli tylko mieszkacie gdzieś w okolicy. Posterunki policji z pobliskich miejscowości zostały poproszone o wsparcie w wyjaśnieniu sprawy. Jako dyspozytor pragnę wam przekazać, żebyście wzięli to na poważnie i donosili o każdej tajemniczej i podejrzanej sytuacji, jaką zobaczycie. Zgodnie z tym, co mówił kumpel, żona funkcjonariusza była ostatnią osobą, która go widziała. Podobno jego ostatnimi słowami było: muszę sprawdzić ten dom jeszcze raz. Autor: Hick Stander. Reddit: No Sleep. Tłumaczenie: Maggie Sue.